W Warszawie mieszka blisko pół miliona osób w wieku 60, plus, co stanowi blisko 30% ludności miasta. Budowanie wspólnoty przyjaznej seniorom staje się celem i wyzwaniem dla wielu miast na całym świecie. Czy rzeczywiście seniorzy uczestniczą w życiu publicznym w każdym jego wymiarze? Jak żyje się osobom starszym w Warszawie? Co miasto może im zaoferować? Nasza gościni łamie stereotyp babci lepiącej pierogi. Częściej można ją spotkać za konsoletą niż na bujanym fotelu. Organizuje międzypokoleniowe potańcówki, pokazy mody, otacza się młodymi ludźmi, a także aktywizuje starszych. Virginia Schmidt, czyli DJ Wika, pedagogoszka, aktywistka i oczywiście DJ-ka jest naszym gościem. Witam w kolejnym odcinku podcastu Warszawa mówi. Nazywam się Kamil Dąbrowa. Dzisiaj Warszawa będzie mówiła głosem... Wyjątkowej osoby. Virginia Schmidt, pedagożka, aktywistka zaangażowana w sprawy seniorów, znana szerszej publiczności jako DJ Wika. Dzień dobry albo dobry wieczór, bo nigdy nie wiemy, kto i o której godzinie będzie nas słuchał. Mm. Witam Panią bardzo serdecznie. A witam serdecznie wszystkich, którzy będą nas słuchali. I już życzę miłego dnia, mimo że pogoda dzisiaj, powiedziałabym, z niespodzianką wiatru. Tak jest. Za nami w Warszawie Olimpiada Seniora. Pod koniec września obchodziliśmy hucznie Warszawski Dzień Seniora, który zainaugurował Warszawskie Dni Seniora. Zaczęło się od przekazania przez prezydenta Trzaskowskiego symbolicznego klucza do miasta i parady seniorów. Do 15 października odbyło się około 450 wydarzeń skierowanych do seniorów. Nie przez przypadek zaprosiliśmy Panią do studia, żeby porozmawiać o Warszawie ludzi starszych. Pani Virginio, chciałbym zapytać Panią o Pani wspomnienie Warszawy lat 50. i 60. Jak Pani pamięta nasze miasto z tamtych lat? To znaczy, 50. lat nie pamiętam, bo mhm. wtedy tutaj nie byłam, ale mhm. lata 60., lata 70. To pamiętam, ponieważ studiowałam. Mhm. Byłam w Warszawie. Wtedy robiłam studia podyplomowe z oligofrenii. W Instytucie Mali Grzegorzewskiej. Mm -hmm. Także pamiętam, pamiętam ulicę Grujecką, pamiętam, prawda, tam jeszcze była taka kawiarnia słoneczna, gdzie się mm -hmm. odbywały różne wieczorki taneczne, bo pod tym kątem jakimś takim y, łatwiej zapamiętać skojarzyć, jeżeli się tańczyło i śpiewało, niż prawda, gdzieś tam a, chodziliśmy na spacery, na przykład na Szczęśliwice, na, na, na te wszystkie tam y, jeszcze były sady kwitnące, Jawłonie i, i Grusze i tak dalej, i ja tam dzisiaj mieszkam. Mhm. W tym, tamtym, nigdy nie przypuszczałam, że tak się los, prawda, zmieni, że tam powstanie piękna dzielnica, i ja po już tam latach będę mieszkała. Mhm. Także to wspomnienie są bardzo sympatyczne, wspomnienie młodości. Warszawa, no, Warszawa. Warszawa się zmienia po to Nie ma nic dziwnego, wszyscy się zmieniamy, my się starzejemy, prawda? A Warszawa pięknieje, bo to jest to ma do siebie miasto, że one przybierają uroku, prawda? Mm -hmm. y, powiedziałam, rosną w, w różne dzielnice unowrześniają się, prawda, rosną w górę i wszerz, i w, i w, prawda, po prostu kuszą nas pięknymi widokami, tarasami, że możemy pod niebem, prawda, być jak marioci tutaj w mm -hmm. naszym Manhattanie. No, Powiedziała także... Pani, że Warszawa pięknieje. pięknieje e, a tak. w jaki sposób pięknieje? Jakby to Pani opisała? Powiedziałabym, bo... że nabiera takiego charakteru, powiedziałabym, miast europejskich, mm -hmm. znanych, no, chociażby poprzez to, że mamy wysokie, wysokie, wysokopienne, naprawdę, nasze te wieżowce, jak mm. się nazywamy, no to, to jest dużo, poza tym cały, cały wystrój estety, estetyki, prawda, poprawia się, to, to, jest, to jest też, powiedziałabym, wielka, wielki plus dla Warszawy, mm. że każdym, nabiera, nabiera takiego uroku, nabiera porządku. Już jest miastem, powiedziałbym, czystym w porównaniu z tym, co kiedyś prawda, było, więc to też zależy od tego, że kultura nasza może codzienna się podniosła wyżej, ale i jednocześnie dbanie o porządki, bo to jest istotne, prawda, ażeby miasto, które jest stolicą naszego kraju. Było po prostu dla gości zagranicznych też taką pewną wizytówką naszych zachowań, naszego szacunku do, 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 tak, do porządku. To świadczy o ludziach, którzy tu mieszkają, mhm. prawda? Przez całe życie była Pani osobą bardzo czynną zawodowo, była Pani pedagogzką, pracowała Pani z tak zwaną trudną e, młodzieżą. I pewnego dnia nastaje ten dzień, w którym człowiek przechodzi na emeryturę. Pamięta pani ten dzień? Pamięta pani, ja to jak, to, pamiętam, jak to wyglądało? Pamiętam z całą świadomością, ponieważ ja jeszcze nie byłam na emeryturze. Mhm. Ja dopiero zakładam, że pójdę na emeryturę mhm. i będę z niej korzystała. Ale ja, formalnie, ta emerytura, formalnie, zakończyła tak, pani pracę zawodową? Ja kończyłam pracę zawodową, dostałam propozycję pracy z seniorami. Mhm że tyle tam się robi, prawda? Robiłam z młodzieżą, wysługując się czasami, powiedziałabym, artystycznymi jakimiś zajęciami, jak zakładaniem zespołów wokalnych, prawda, mm -hmm. i tak dalej. A więc, żeby coś takiego zrobić z seniorami. Bardzo mnie zainteresował problem seniorów, ponieważ przebywałam za granicą trochę w moim mm. życiu i obserwowałam zawsze młodzież, i seniorów. Mhm. To dla mnie było takim, takim zadaniem, które chciałam przenieść w jakiś sposób na nasz teren. Podbały mi się metody pracy w szkołach prawda, szwajcarskich, mhm. austriackich w szkołach prawda, szwedzkich. Mhm. Porównywałam jako pedagog porównywałam, jakie są u nas możliwości, a żeby dotrzeć do trudnych dzieci, do dzieci z problemami, prawda. Mhm. I tutaj właśnie zastanawiałam się również nad losem seniorów, oglądając, jak wyglądają seniorzy, którzy prezentowali się znacznie inaczej niż nasi. Mm -hmm. Bardziej otwarci, kolorowi, mm -hmm. prawda, nie szarzy, nie tak. wczerni, pogodni. I to po prostu, jak przyszłam na emeryturę, odwiedziłam parę klubów seniora, bo dostałam propozycję pracy w takim mm -hmm. klubie. I trochę mnie to powiedziała zaskoczyło na minus. Chyba na początku nie wyglądało to zbyt różowo. W ogóle. Mm -hmm. Pierwszy klub, który zobaczyłam, to był klub różowana w suterynie. Mm -hmm. Klub w suterynie dla seniora. Mało światła. W ogóle nie ma mm -hmm. światła, widzi tylko mm -hmm. nogi. Tak. Czyli po prostu doszłam do wniosku, że u nas nie ma szacunku do starości. To jest raz. Mm -hmm. Że starość jest nieciekawa, jest Problemem. Mówimy o latach 90., tak, 80. No, mówimy, mówimy mhm. o latach, prawda? O latach, no jeżeli teraz cofniemy mhm. moje 25 lat, no to wtedy miał 60, mhm. no to wtedy były lata 90. Mhm. Mhm. I dlatego też, jak zaczęłam pracę z seniorami, to był pierwszy, pierwszy taki warunek, że żeby cokolwiek zrobić dla seniora, to trzeba go pokazać. Publicznie, hmm. bo wizja seniora dać mu szansę tak, pojawienia się w tej przestrzeni publicznej w przestrzeni publicznej, hmm. dlatego że wizja seniora, u, u, ukształtowana przez rodzinę, przez dziadka, przez babcię, która jest schorowana, prawda, która albo poświęca czas tylko i wyłącznie rodzinie tak. wychowaniem potomstwa następnego, już troszeczkę musi się zacierać. Wraz z tym, że my przestajemy się już być rodzinami. Pokoleniowymi z racji przemian, po prostu. To mhm. jest siła rzeczy wyższa od nas. No i jeżeli prawda, zorientowałam się, że trzeba tego seniora pokazać, bo go nie widać w życiu publicznym, w ogóle on się nie liczy, mhm. to był pomysł parady zorganizowania parady seniorów. I pierwsza parada, w którą chodziłam jak z jajkiem, mhm. to bo i w telewizji, prawda, i jednocześnie w radiu. To jeszcze pan był, chyba pan Kwaśniewski Tomasz, taki mhm. był fantastyczny dziennikarz, który powiedział pani... Wie tak, tam pracuje w Gazecie Wyborczej. Których pani chce zrobić mhm. paradę, to pani musi znaleźć kogoś, kto będzie tą paradę robił, bo mhm. pani sama nie zrobi. Bo ja myślałam, że wystarczy, że ja z mojego klubu wezmę seniorów i wyjdę na ulicę. A to nie tak. No i poszukałam fundację Zaczyn, mhm. bo wtedy by od, dopiero powstawały pierwsze fundacje to był taki okres, prawda, niszowy jeszcze niczego nie było. Tak. Pierwsze fundacji, która prawda powiedziała, że zorganizują parady. Proszę sobie wyobrazić, pierwsza parada ogólnopolska parada seniorów była w Warszawie. Ostatnia sobota czerwca 2013 rok przyjechało 14 tysięcy seniorów z całej Polski. Dokładnie 10 lat temu. 10 lat temu. Mhm. Także to było wielkie wydarzenie i od tego czasu były parady non-stop do czasu pandemii. Mhm. Parady, na których było masę, no, tysiące osób, tysiące. Mhm. Także m, wtedy się zobaczyło, że senior coś w tym kraju znaczy. A jeżeli senior się pokazał, to senior musi wymagać i mhm. żądać. Powstała polityka senioralna w 2013 roku, prawda, tak. w sierpniu. No i po prostu się wszystko potoczyło. Seniora, nasze parady po prostu zniknęły zaraz tym pandemii, pandemii, ale Kraków prowadzi senioriady non-stop. Do dzisiejszego dnia gram tam co roku. Mhm. Także już nawet rozprzestrzenią to na forum europejskie już są europejskie senioriady. Mhm. Z tym, że nasz jest pomysł, my jesteśmy tą kolebką parad ogólnopolskich, i pokazania seniorom, seniorów w życiu publicznym. Czyli wszystko zaczęło się w Warszawie. Wszystko zaczęło się od Warszawy z mego pomysłu, którego nie mm. patentuję, ale się cieszę, że w całej Polsce są parady senioriady i wszędzie mm. gram. No właśnie proszę o tym opowiedzieć, jak Virginia Schmidt stała się, DJ Wiką, Kto ten pomysł pani podsunął? To znaczy, Od czego nikt, to się zaczęło? Proszę, nikt mi podsu nie podsunął żadnego mm -hmm. pomysłu, ponieważ jest to normalny tok mego życia. Mm -hmm. Pracując z młodzieżą trudną, zawsze starałam się w jakiś sposób prawda, przekazać to, czego im brakowało. Jeżeli starałam się przekazać miłość, szacunek do drugiego człowieka, to nie pięścią, nie siłą, nie agresją tylko i wyłącznie poprzez muzykę, poprzez słowo, poprzez własny przykład spokoju, opanowania, bo to jest istotne. Nie pieniactwo, nie agresja, nie, że komuś muszę na, na siłę wciskać, uh -huh. prawda, tylko to, że on musi zrozumieć, a jeżeli chce zrozumieć, to musi być w spokoju, a nie, prawda, wstłamszony na siłę nic z przymusem. Przymusem nie można niczego Osiągnąć. Mm. Proszę powiedzieć, jak narodziła się DJ Wika? Jak zaczęłam pracować pracy z seniorami, no to wiadomo, że, mhm. że jako pedagog miałam wachlarz różnych możliwości, prawda? Od edukacji do rozrywki, mhm. która też jest edukacją. A więc jeżeli nie pracę z seniorami, to Przede wszystkim pokazanie, bo to było pokolenie, moi kochani, to było pokolenie lat, jeżeli były lata 90., to, to było moje pokolenie. Mhm. Pokolenie, które nie miało. Możliwości. Ludzi urodzonych przed wojną, czasami tak, w latach 30. To, to ludzie z bagażem, mhm. z wielkim bagażem w plecaku, całe dramaty, prawda? To nie jest tak, że teraz jest, mamy wszystko. To nie było, przecież nie było komputerów, nie było internetu, granice były zamknięte. Jeżeli można było zobaczyć, to można było do NRD pojechać. I kupić sobie czajnik, ewentualnie buty, jakieś tam, prawda, były. U krajów demokracji ludowej, albo Bułgarii. No, do także, albo, uh -huh. no, to to, jeżeli kto uh -huh. pracował, to uh -huh. jeszcze były takie organizowane wycieczki autokarowe do, na złote piaski, uh -huh. ale to też była już wtedy elita, uh -huh. prawda? To nie tak, nie każdy mógł jechać. Czyli, Jeżeli po prostu człowiek nic nie widział, to co my, co my możemy chcieć od tych ludzi, uh -huh. jeżeli widział tylko swoje własne podwórko? Mhm. Prawda. To, jest, no to są też duże problemy. Czyli musiała I Pani jeżeli... wykonać olbrzymią pracę, żeby e, tych pra... ludzi uaktywnić? Pracę mhm. olbrzymią, ale pracę w sposób bardzo delikatny. Mhm. Bo dlatego, że zaczęłam od rzeczy, co nas, co nas po prostu dzieli. I jeżeli zrobiłam tego rodzaju spotkania, no to wiadoma rzecz, że spotkanie muzyczne było konieczne. Tak. Po co? Po to, żeby się ludzie poznali, żeby się pokochali, żeby się otworzyli. Otworzyli. Bo hmm. pana, muzyka, muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ale muzyka jest terapią. Kto słucha muzyki, to przede wszystkim. Wracają wspomnienia, wracają łagodzin, mózg pracuje, serce pulsuje, krew pulsuje, prawda? Ma pan w tangu, przytula pan kobietę tak. i pan odlatuje, prawda? W związku z tym o co chodzi? Jak najwięcej zabawy po to, żeby się ludzie poznawali, bo jest dużo samotnych. Młody pójdzie na przystanku, powie cześć dziewczyn, podobasz mi się, prawda? Tak. Senior tego nie powie, seniorce. Mm -hmm. Mm -hmm. Chociaż niektórym teraz to może i mm -hmm. można, ale to wie pan różnie bywa. No więc po to, żeby się poznawali, żeby się prawdę łączyli, żeby się żenili, a jak źle to się rozwodzili, bo nie do ma nic tego, dużego, Do tego potrzebna jest muzyka, która łagodzi obyczaje. Łagodzi obyczaje, mm -hmm. leczy, proszę pana, na eurytmia i tak dalej, mm -hmm. i tak dalej. A więc proszę Pana, na zespoły wszelkiego rodzaju. Seniorzy mają ogromny potencjał w sobie. Mm -hmm. Proszę pana, niektórzy pięknie śpiewają. Niektórzy piszą wiersze, niektórzy dziergają. Są mężczyźni, którzy robią piękne swetry, prawda? Różne. Nie no, wiem, to są ukryte talenty. Jeżeli mają tyle czasu, jeżeli my teraz żyjemy dłużej, bo żyjemy o 20 lat dłużej, to niech im pan powie, jak można marnować czas, idąc na emeryturę, mając lat 60, a żyć do 65, tak? A tak, mhm. do 100? To mhm. co robić te. No, trzeba być aktywnym. No właśnie. Trzeba, bo... proszę pana, zagospodarować swój czas. Tak jest. Bo ja na przykład, ja mimo, że mam teraz tyle lat, ale ja sobie nie wyobrażam siedzenia, bo jeżeli będę siedziała, to ja będę stara wewnętrznie, zewnętrznie i mia... nie będę miała siły wyjść z domu. To prawda. Muszę zapytać no. o taką rzecz. Warszawa jest... Miastem ludzi aktywnych. To jest oczywiste, to jest pewien stereotyp, który dotyczy, no jednak, głównie ludzi no, młodych, stolica. bądź tak, bądź tych w sile wieku. Proszę zdradzić nam taki przepis, jak być aktywną po 60, jak być aktywną, po 70, czy jak być aktywnym po 60 i po 70? No bo więc różni są ludzie, no to jest różni mają różne temperamenty, mają mm -hmm. różne potrzeby, prawda? U nas był model, model seniora, tak jak u nas w naszej całej Polsce, model seniorki, która wspiera tylko i wyłącznie rodziny, prawda? Więc postrzegana babcia, cała rodzina się cieszyła, bo już jak mają dzieci i wychodzą za mąż, prawda, że babcia będzie pielęgnowała, babcia mm -hmm. będzie wychowywała ten model się po prostu już powoli zmienia. Już to raz zużywa. zużywa, ale mhm. trzeba brać pod uwagę, dlaczego się zużywa, bo kiedyś przecież kobiety nie były tak wykształcone jak obecnie. Tak. Proszę, ale jak ja odchodziłam na emeryturę, to miałam klub, gdzie było 450 osób zapisanych. Mhm. To bardzo mało osób było z wyższym wykształceniem, z wyższym i średnim. To było pokolenie, które miało wykształcenie podstawowe, zawodowe, a czasami niepełne podstawowe. Tak. To było pokolenie po wojnie. Więc wiadomo, że, że ich praca, jeżeli to pracował fizycznie gdzieś tam, prawda, czy, czy w ogóle nie pracował w ogóle, bo wspierał rodzinę, babcia zestarzała cały czas przy rodzinie, to wiadomo, że pomagała dzieciom i wychowywała te wnuki. Ale jeżeli babcia kończyła medycynę, jeżeli babcia kończyła prawo, jeżeli babcia kończyła, prawda, pracowała w szkolnictwie, prawda, mm -hmm. to już zupełnie ma inne podejście do tego, bo ona całe życie pracowała zawodowo i dla niej praca znowu na emeryturze, znowu z dziećmi, tak, jest już problemem, mm -hmm. bo ona by chciała trochę odpocząć, prawda. I tutaj to jest też ten przykład, że zmieniamy się z racji, ponieważ mamy inny dostęp do wiedzy. Mhm. Jesteśmy wykształceni. Szkoda już teraz tylko, mo może bawić dzieci, ale nie zawsze. Nie od no non stop, cały czas, aż dorosną, a potem dostaje kopa i nie ma nic, prawda? Mhm. Więc tutaj trzeba myśleć o tym, że zmienia się nasze podejście tych osób i kto, kto na przykład ma takie potrzeby i nie widzi realizowania siebie, na przykład w pracach społecznych, jako wolontariusz, czy w ogóle zakładając jakąś firmę, czy, czy prawda, uczestnictwa w zespołach artystycznych, żeby chodzić na próby, śpiewać, prawda tańczyć, no to przecież nikt nie broni, może się bawić dzieci, powspierać rodziny i tak rodziny. Jasne, tych sposobów to jest, na bycie ta, aktywnym to jest, jest, jest bardzo dużo. To jest jest akty bardzo dużo. Aktywność ja... może być w każdej sytuacji. Ja się muszę wrócić kopnie. jeszcze do muzyki. Bo pewnie ona będzie się przewijała w trakcie naszej rozmowy, ale chcę panią zapytać, kto namówił panią, żeby stanąć za dekami i zająć miejsce w DJsy? No, Jak mi to nie się nie stało? Nikt nie, nie namawiał. Ja miałam, a pamięta pani pierwszy raz? Pamiętam, Pierwszą to, imprezę, ale którą pamiętam. pani Pamiętam, Oczywiście, że to proszę mi proszę pana, ja Miałam 450 seniorów w klubie, uh -huh. bo dostałam taki klub. Uh -huh. y jeden rok przepracowałam tylko na Baśniowej. Uh -huh. I tutaj miałam wielką salę ze sceną wielką salę okay. ze sceną, piękne zaplecze. Mm -hmm. Także konieczność była organizowania imprez tanecznych, to jest raz. Poza tym założyłam zespoły wokalne. Ja prowadziłam kabaret, kabaret Viagra. Mm -hmm. Pisałam sama teksty, piszę do dzisiejszego dnia. Mm -hmm. Prowadziłam zespół wokalny, miałam muzyka. Do tego także zabawy. Zabawy są podstawą człowieka. Co mamy w życiu? Praca, nauka, Zabawa. I rozrywka. Mhm. To są i rozrywka tak. jest konieczna, konieczna dla naszego zdrowia psychicznego. To jest hmm. konieczne, a szczególnie w wieku seniora, kiedy bardzo dużo osób może popaść w depresję tak. z racji samotności, z racji rozstania, z racji odrzucenia, z racji, proszę pana, starości, której nie akceptuje. Hmm. Czy śmierci bliskiej osoby. Ta, no, no więc właśnie, z naty hmm. rozstania, z śmierci hmm. bliskiej osoby, nie tylko śmierci bliskiej osoby, ale z racji tego, że na przykład poznają się, no, jak to bywa w tym wieku, proszę pana, zauroczą się, jest wszystko, tak. wszystko piękne. Nie? nagle jedno z nich zachoruje, to drugie już go nie zostawia, proszę pana. Więc proszę pana, rozczarowań jest bardzo dużo. Poza tym nie jest to też emerytura wystarczająca na tyle, żeby człowiek zaszalał, pojechał na, na, na Saszele, prawda? Tak. Albo do Dubaju. Może pojechać do Powsina i z powrotem mhm. tylko za naszą emeryturę senior. Także to trzeba brać, jaki senior. Jest dużo seniorów z emeryturą taką przeciętną, że może tylko przeżyć. Mhm. I to jest to. Także na nas zaszaleć nie można. Stąd też Zabawy. Jeżeli zabawy, no na pierwszą zabawę zaprosiłam DJ-a, mm -hmm. bo to sala ogromna. Tak. No, zaprosiłam DJ-a, zobaczyłam jak przyjechał, prawda, kolega e, zagrał imprezę. No więc chciałam, podpatrywała że... go pani Podpatrywałam, zobaczyłam, że musi wtedy były kasety, mm -hmm. wtedy były odtwarzacze na płyty, tak nie było komputera, tak. pana, ale wzmacniał, że były tak dalej. No więc y, poszłam potem za tydzień do do domu kultury, żeby mi dali następną zabawę mm -hmm. w tygodniu. Tak. No i powiedzieli pani, tylko pani tyle robi, to pani się grać nauczy. No, ja mówię, no oczywiście, że się nauczę, mm -hmm. tylko kupcie mi to mm -hmm. wszystko. Mm -hmm. Kupcie mi ten sprzęt. No sprzęt. I proszę pana, mm -hmm. sprzęt był, kupili, bo sala była piękna, sprzęt był, więc płyty kupiłam, no i co, kasety kupiłam, bo wtedy pan nie pamięta tych czasów, były kasety. O, oczywiście, że pamiętam. Pamięty, bo, pamiętam, tak. Były kasety takie, że można było na, nastawiać. I mm -hmm. proszę pana, tak. tak jak teraz miksować. Kapitalnie z kaset, tak. pana. Tak. A potem przyszły komputery. Mm -hmm. No to już więc trzeba się, bo się to, uczyć. Tak. I prosty związek. Proszę Pana, jak powiedzieli, że mam się nauczyć, ja się nauczyłam metodą prób i błędów. Pierwsza zabawa była fantastyczna. Prowadząc kabaret miałam rozrywkę, mhm. bo występowali artyści, produkowali się na imprezach, prawda? Zróżnowano biesiady, tańce były. Wiadomo, że muzyka to wtedy była zróżnowana siadna, cygańska, takie nasze polskie disco polo, tak. nasze naszych, na, naszych mhm. krajowe. No i dancingowa, prawda? Nasze przeboje. Pojawił się ten rok, lata 60. Mhm. przecież, no pięk, mhm. piękne czasy. Teraz czasami wracam do, do tej to ja wtrącę i dodam, że tak. e, zdarzało mi się bywać na żeliborskich potańcówkach, granych przed, przez panią e, przy teatrze e, Komedia. E, pozdrawiamy radnego z Żeliborza, Konrada o, no, nie, Smocznego, tak, organizatora, tak, Organizatora również. Tak, tych, cudownie tańczy, zaurwę, oby to wróciły te dawne potańcówki. Tych żeliborskich potańcówek, <śmiech> tak, <śmiech> tak, no to będziemy tutaj Konrada e, obligowali do tego, żeby organizował i On tańczył. On jest urodzony do, do prowadzenia imprez. Tak. Tak jest. A jaki jest y, Pani patent na taką dobrą imprezę taneczną dla różnych pokoleń? Tam, tutaj ja nigdy nie wychodzę przed szereg. Ja zawsze gram, jeżeli na Żoliborzu gram z, z Fogiem Michałem, mhm. prawda, z kolegami różnymi, różnych pokoleń młodszych i starszych. Y, to jest specyficzna grupa. W ogóle Żoliborz jest taki troszeczkę inny od innych dzielnic. Uh -huh. W Żoliborzu na przykład nie tańczą dyskopola. Uh -huh. żoli Boż tańczy muzykę dancingową, tańczy hity lat 80., -tych, 90. -tych. W Żoliborzu uh -huh. połączony jest zawsze ten ten wieczór z występami artystycznymi młodych solistów, prawda? On ma taką pewną oprawę nieco inną i młodzież, młodzież jest niesamowicie zaangażowana w tańce. Od, od małego. Wszyscy prawda, tańczą, czy to są 80 lata, czy 70, czy 90, czy to jest latynoski, mhm. prawda, czy to są czacze i zawsze się kończy zorba. Czyli ten, względu... ten patent to jest mieszanie i Zorba na koniec. Tak, zawsze jest mhm. muzyka jest różnorodna, muzyka przemoja nawet na Bożu bardzo lubią muzykę naszą polską, fragmenty, prawda, co folk jest takim specjalistą od, od prawda, urozmaicania tymi naszymi prywatkami, ewentualnie umówiłem się z nią na dziewiątą, do no lata 60. lata wspomina lata 70. naszej polskiej muzyki Michał Fogg przypomnijmy naszym słuchaczom prawnuk tak, e, tak, Mieczysława prawny, Foga. Tak. Pani Virginio, Warszawa ma centra aktywności międzypokoleniowej. Na przykład w Śródmieściu na Nowolipiu mamy krubokawiarnię międzypokoleniową na Pradze. Proszę opowiedzieć o swoich ulubionych miejscach w Warszawie, gdzie lubi się pani spotykać, gdzie to lubi znaczy, pani spędzać tak, że... czas. No ja może te może starować, może mm -hmm. tutaj pana, z tego mm -hmm. względu, że ja mając tak dużo imprez, jeżdżę bardzo dużo po Polsce. Ja w Warszawie grałam 10 lat, grałam fula kula, mm -hmm. ja w Warszawie grałam 18 lat w pubie bolek tak. na Bokotowie także teraz gram po prostu tam, gdzie mnie zapraszają. Gram bardzo dużo, bardzo dużo, prowadzę imprez dla seniorów w miastach takich jak o, o, Otwock, tutaj, jak te wszystkie... Po, Miasta podwarszawskie. Podwarszawskich tutaj mm -hmm. okolicach. Dużo bardzo mam zaproszeń w Polsce. Tak jak Jaworzno, Wrocław, Poznań, prawda, Lublin, Kraków, Также... Ja mam masę, masę tych wyjazdów, nie mówiąc o tutaj takich podmiejskich, takich maleńkich mhm. gminach, mhm. babice, prawda, gdzie też seniorzy znają mnie z różnych imprez i też nie tylko zabawa, ale połączyć się ze spotkaniem, prawda, ponieważ ukazał się film mój dokumentalny, Wika, mhm. a więc na temat przemijania, na temat, prawda, jak, jak sobie radzić w życiu, żeby zachować kondycję, żeby zachować jakiś apetyt na życie, a jednocześnie, żeby zachować ten optymizm, prawda? No to trudno wcisnąć. Ja jestem z reguły optymistką, mm -hmm. prawda? Bo mi się wydaje, że jeżeli coś mi się nie udaje, to będę tak długo próbowała, aż mi się wreszcie uda. A jeżeli, prawda, świat się nie zawali, jak coś nie wypali. Zawieźmy na chwilę naszą rozmowę. Każdy gość podcastu Warszawa Mówi dostaje taką serię 10 pytań. To jest kwestionariusz warszawski, więc będę prosił o bardzo. Bardzo krótkie odpowiedzi. Dobrze? Yy, zaczynamy. Warszawa to dla mnie... Miasto piękne, z sercem, moje rodzinne. Prawy czy lewy brzeg Wisły? Jeden i drugi podoba mi się, ale jeszcze dużo by trzeba było zrobić, żeby uregulować brzegi Wisły, żeby można było, prawda, yy, rywalizować z Krakowem. Kampinos czy Saska Kempa? Co Campin. pani wybiera? Campinos, Campinos czyli Campinos. puszcza i wielki las. Tak. Samochodem czy rowerem? No już rowerem nie mogę. Czyli samochodem. <laughs> Samochód, a jeżeli rower, to na trzech kółkach. <laughs> wakacje all inclusive, czy raczej działka za miastem? Co pani wybiera? To znaczy w, w ogóle mogę to i to, ale wolę, wolę, wolę wakacje. All inclusive? Tak. W operze, czy na stadionie narodowym? operze jeżeli chodzi o pieska albo kotka, to ze schroniska czy z hodowli? Ze schroniska, tylko mam zawsze ze schroniska, ale mam w ogóle bezdomny i karmię koty bezdomne całe życie. Mąż, żona czy partner, partnerka? To mnie nie przeszkadza. Każdy powinien być szczęśliwy i wydaje mi się, że jeżeli mąż i żona są szczęśliwi, to tak. I partner z partnerką i partnerka z partnerem i partnerzy dwóch. Mnie to absolutnie ja jestem za tym, żeby ludzie byli szczęśliwi i długo ze sobą żyli. Czyli do wyboru do koloru. Do wyboru do koloru. Dzień świra czy miś? Który film pani uwaga? No, <noise> dzień świra. No ja raczej chyba miś. Raczej miś. I ostatnie pytanie. Warszawa mówi o... Proszę dokończyć zdanie. Warszawa mówi o tym, że co dzień się trzeba zmieniać. Co dzień trzeba jednak szanować siebie nawzajem i jeżeli mówimy o patriotyzmie o miłości ojczyzny, to dbajmy też o naszą stolicę. Nie maszmy po ścianach. Mhm. Nie maszmy, bo wszelkiego rodzaju grafity i te wszystkie maże, takie mazaki to świadczą o lekceważeniu po prostu mhm. swego miasta. Dbajmy o jej, o jej wygląd, bo to jest wizytówka i Bądźmy za tym, żeby Warszawa była przyjazna dla każdego, żeby każdy czuł się tutaj bezpiecznie, każdy, bez względu na kolor skóry, na wyznanie i orientację, żeby każdy mógł przejść spokojnie w Warszawie. Warszawa to miejsce spokoju, miłości, radości, szacunku, tolerancji. Kończymy kwestionariusz warszawski. Wracamy do naszej rozmowy. Jest pani osobą bardzo popularną, rozpoznawalną. Powstał o pani film, powstała również książka o pani. No nie Ludzie nie wiem, z przyjemnością przychodzą na, na imprezy, na których gra pani. Czy czuje się pani w jakiś sposób głosem seniorów w Warszawie? Aż no tak, tak bardzo nie, nie, ba, nie, nie jestem. Taka, powiedziałabym, pewna siebie, jak mhm. to się mówi. Ja to przyjmuję ze skromnością i bardzo się cieszę, jeżeli wielu z moich rówieśników stara się myśleć podobnie że dzięki temu, jak obejrzeli film, prawda, który pokazałam, film o starości, ja tutaj nie koloryzuję, bo dlatego, że taka jest starość. Mhm. Jak ja pracuję 25 lat z seniorami, ja obserwuję ich życie, ich relacje rodzinne i nie ma co ukrywać. Raczej trzeba nastawić się na to, że jak najdłużej musimy dbać o siebie, jak najdłużej zachować swoją niezależność Swoją samodzielność, to wtedy jesteśmy szczęśliwi i zdrowi. Mm -hmm. Bardzo mi się spodobało to, że rozmawiamy ponad pół godziny i dopiero po raz pierwszy z Pani ust padło słowo starość, bo gdy na Panią patrzę, to to słowo właściwie nabiera zupełnie innego wymiaru i chciałbym właśnie Panią o to zapytać. Są ludzie starsi, młodzi duchem, i są ludzie młodzi, którzy mają. No, tego ducha bardzo starego, tak można byłoby powiedzieć. Jakby Pani zdefiniowała na potrzeby i naszej rozmowy, ale na potrzeby też tego, co dzieje się w Warszawie i tych aktywnych seniorów, to, czym jest młodość i starość? Powiedziała Pani, że kiedyś zajmowała się pani zarówno ludźmi młodymi, jak i starszymi. I porównywała to pani, to pani dało pewien, pewną taką perspektywę, punkt odniesienia. Czym jest zatem młodość, i czym jest starość dzisiaj? jaka może być, albo jaka powinna być? I Wydaje mi się, że starość jest procesem naturalnym. Mm -hmm. To nie jest tak, że jest to, my nawet nie odczuwamy tego, prawda? Mm -hmm. Jak patrzymy w lustro, to nam się wydaje, że my się wcale nie zmieniamy, prawda? Mm -hmm. Bo my nie zauważamy to, jeżeli kogoś spotkamy po 10 latach, i no no, jak on wygląda staro, mm -hmm. a, a ja nie, prawda? Nie? To tak. przyzwyczajamy się. Po prostu. Wiadomo rzecz, że jeżeli przychodzimy na świat, prawda, młodzi, cudowni, wszystko mamy świeże, nowe, witalność i tak dalej, i tak dalej, ale to z czasem, tak jak samochód, wszystko się psuje i zanika. Jeżeli tego nie będziemy pielęgnowali w sobie, to w taki że wszystko zerdzewieje, nieużywane, a więc używajmy, rozruszajmy się i jeszcze jedno, Pozytywnie myślimy. Ja nie myślę, że jestem stara. Ja na przykład teraz mm -hmm. myślę o tym, jak odnowić mieszkanie. Mm -hmm. Czy Pan sobie wyobrażał, żeby w tym wieku odnawiać mieszkanie? No świetnie. To znaczy, właśnie mi też mi mówią, jak w tym wieku? Ja miałam chwileczkę. To znaczy, co w tym wieku? No właśnie. Co w tym wieku? Dlaczego ludzie się nastawiają, że już w tym wieku, prawda, tu jeszcze wejść do grobu? Dla mnie życie jest rzeczą taką, gdzie ja mogę je w jakiś sposób wyeksploatować to życie, ale tak wykorzystać do końca. Do końca, póki mm -hmm. będę miała sprawność. A sprawność mam dlatego, że cały czas używam mózgu, cały czas pracuję i cały czas jestem aktywna. To po prostu jestem tak czasami zamęczona, że muszę się wyspać chociaż parę godzin, żeby nabrać oddechu. No właśnie, jeżeli już mówimy o aktywności, o tym budzeniu mózgu, Warszawa oferuje również. Coś, co mają również inne miasta, ale my się tym bardzo mocno szczycimy, uniwersytety trzeciego tak, wieku. Czy uniwersytety... może Pani o nich opowiedzieć i dlaczego one są istotne dla seniorów? Ale to jest bardzo ważne, że cały czas nauka wydaje mi się, cały czas człowiek na emeryturze, jeżeli uważa, że tylko może siedzieć na ławce, mm -hmm. to faktycznie niech, niech sobie już kupi trumnę, mm -hmm. prawda? Bo dlatego, że jak siedzenie na ławce bezczynność prowadzi do, bo po prostu do zgnuśnienia. Czy sądzi Pani, że takie plebiscyty, które promują e, aktywne warszawianki, które zmieniają nas, naszą rzeczywistość, są potrzebne? potrzebne. Pytanie retoryczne. Są, po, są potrzebne, <laughs> dlatego, że takie osoby e, inspirują, takie osoby pokazują, że jednak mimo wieku człowiek jest. Mimo wieku, prawda, ja mam te 85 lat, ja proszę, proszę sobie wyobrazić, że jestem pełna szacunku i uznania dla tych ludzi, którzy piszą mi tyle przyjemności, mm -hmm. tyle radości, że mm, Panie Wiko, ja, patrząc na panią, chcę mi się żyć, bo faktycznie ja jestem naturalna, taka osoba normalna, jaka jestem. Ja, dla mnie upublicznienie jest rzeczą bardzo, powiedziałabym, krępującą ale. Przyjmuje to z pokorą i z radością, pokazując nawet na imprezach, popatrzcie, mając tyle lat, a ja jestem gwiazda. Pani Wiergini, czy w, tej, w tym naszym świecie, tej obowiązkowej, bardzo narzucającej się e, młodości ludzie starsi mogą być autorytetami. Ja sądzę, że yy... To kiedyś człowiek stary był autorytetem przed wiekami, mm -hmm. prawda? Tak, bo dlatego było. że tak. był autorytetem, bo jego wiedza była na obecnie wiedza starego człowieka nie jest już adekwatna do wiedzy współczesnego mm -hmm. człowieka. Z tego względu, że te wszystkie techniczne, te wszystkie nowości, prawda? Tak. my jesteśmy pokoleniem takim, że my tego nie opanowaliśmy. Mm -hmm. To już nie jesteśmy tym autorytetem. To rzeczywistość bardzo szybko się zmieniała. Bardzo szybko się zmieniało, więc to już ten mit starego człowieka, który był mądrością, prawda? Ale mamy mądrość inną. Mądrość życiową. Zanim zaczęliśmy nagranie, widziałem, że korzystała Pani z aplikacji. Mogę to zdradzić naszym słuchaczom tak. i przy pomocy aplikacji ustawiała Pani swój aparat słuchowy. Tak, mhm. także, ale mamy też mądrość życiową, mamy doświadczenie. Doświadczenie na przykład życia w parze, doświadczenie życia w rodzinie, doświadczenie odnośnie, odnośnie prawda, stosunków międzyludzkich. To są nasze doświadczenia, doświadczenia w pracy, o, o relacjach. To są nasze doświadczenia, które możemy przekazać. Możemy przekazać młodzieży również na przykład, jak warto żyć, żeby zachować ten optymizm życia. Mm -hmm. Nie chcieć za dużo, nie stawiać sobie zbyt wygrowanych wymagań, żeby nie było rozczarowań, bo przecież nasze życie składa się z rozczarowań, z powodzenia. I z upadków. Z sukcesów i z drobnych porażek. I to oczywiście z mm -hmm. porażek, inaczej by nie byłoby życia, proszę pana. Mm -hmm. Każda porażka jest też naszym bodźcem, że albo za mało wiemy, albo musimy podprasować Ja, jeżeli na przykład coś mi nie wychodzi, to żonaję się do, do czwartej rano, żeby mi wyszło, bo po prostu nie jestem w stanie, żeby mi to nie wyszło. Mm -hmm. Ale. Wiadomo, że się psuje, psuje komputer, prawda, psuje mi się mikser i tak samo. No ja gram spłyt, gram spłyt. Tak. Także to jest też wybrała. W każdym razie, nasza starość też może być przykładem, przykładem proszę pana, że można, że nie można się wstydzić, można w sobie mieć duże bogactwo, szacunek, miłość do ludzi, do młodych. Dla mnie młodzi są dla mnie młodzie są, ja kocham młodzież rząd ale... No właśnie chyba powinniśmy się wzajemnie inspirować. Ludzie młodzi mogą inspirować się osobami tak? starszymi, a osoby starsze często ale inspirują się. Mamy pokoleniowe, jak ja patrzę na tańczących, tak. to ja bym ja jestem tak taka silna, to widać, że ja bym tak. chyba wyleciała z tego tak. siedzenia tam od razu do nich na salę. Zapytałem o te autorytety w Warszawie, bo mam takie przekonanie i poczucie, że ogromnym szacunkiem cieszą się powstańcy i powstanki warszawskie. To powstanie tak, no warszawskie to na stałe na wpisało się w krajobraz naszego miasta. Czy sądzi Pani, że to jest jakiś wzór? Że, czy to jest jakiś rodzaj faktycznie autorytetów, które zostaną z nami na zawsze? Wydaje mi się, że ta siła przetrwania, mhm. bo nic nie spada z nieba. Cudowna, cudowna myśl, prawda? Bo faktycznie to są inne też czasy, były inne warunki, inne mhm. czasy. Otaczały nas inne możliwości, inna technika, inna no, i wszystko było inaczej. Obecnie, proszę pana, obecnie ja sobie nie wyobrażam powstania, nie wyobrażam sobie wojny w takich wieżowcach, jakie mamy obecnie. Proszę pana, bo wtedy tak. jeszcze można z piwnicy było kogoś wydobyć, ale dzisiaj z dwunastopiętrowego bloku i już nie wydobędzie trudne. nikogo. Mhm. Także to był inny czas, ale jednak heroizm, bohaterstwo, szacunek tych, poświęcenie tych ludzi to, to jest to, co powinno dla pokoleń być wzorem. wzorem. Bo mhm. dlatego, że obecnie w innych czasach mamy inny rodzaj bohaterstwa, mhm. prawda? Bo mamy inną sytuację już, inną technikę. Już teraz może ma z szabelką na koniku już nikt nie pojedzie. No tak gdzie? Bożomana, tak nawet w Warszawie nie poleci, no. Pani Virginio, y, jakie rady ma pani dla swoich rowiśników? Parafrazując pewne pytanie, chciałbym zapytać pani Wiko jak żyć, żeby w pani wieku mieć taką energię, taką siłę, taki optymizm, y, kochać życie. Kochać życie po prostu. Kochać życie. A jak kochać to się robi? życie, przynowana, kochaj życie nawet w deszczu, gdy uh -huh. samotnie w oknie twisz. Uh -huh. Pokaż, Jak się wszystko zmienia, choć dlatego warto żyć, warto kochać. Warto marzyć, warto śnić. Warto śnić i warto żyć, by być. Jest, jest Pani jedno. spełnioną y, seniorką. Powstało Pani film, książka. Y, I tego mnie zakładało. To są dla mnie wszystko niespodzianki. Ja, ja, ja po prostu jestem zaskoczona. Czego można życzyć dzisiaj y, DJ Wice? Zdrowia, mm -hmm. siły. Dalszej, dalszej, powiedziałabym, pracy, dalszej wiary w siebie, że, że mogę pokonać choroby, wszelkie, które mam, a mam ich dużo, że po prostu nie krępuję się swoich słabości i oby było tak dalej do końca. Zatem ten tego... optymizm i radość z tego, że człowiek żyje długo i powinien żyć długo i szczęśliwie, dlatego że kocha życie i ludzi. I to jest wszystko. Nie dzieli na złych i gorszych na podłych takich. Kocham przyrodę, kocham zwierzęta i koty, i mego Dudusia. Pozdrawiamy kota Dudusia i, i, i życzymy pani tego wszystkiego, i wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia. I ostatnie już pytanie na zakończenie naszej rozmowy, które zadaję każdemu gościowi i gościni naszego tak. podcastu. Warszawa... Za 10 lat. Jaka będzie, jaką chciałaby Pani ją widzieć? Proszę teraz rozwinąć swoją fantazję i wyobrazić sobie z Warszawę pięknymi, z pięknymi w 2020 pływają, 33 roku. Tak. Pływają piękne statki, mhm. statki, hotele, statki, prawda, kawiarenki, gra muzyka, na wszystkich placach są imprezy dla, dla Osób młodszych i starszych. Mamy, mamy ludzi szczęśliwych, różnorodny tłum na ulicach. Wszyscy się sobie mile uśmiechają, nie ma nienawiści. Nie ma, nie ma walki, nie ma wojny, są parady równości, parady miłości, są parady seniorów, są parady młodości, są parady zakończenia roku szkolnego w szkołach, idą wszystkie szkoły, każda ze swoim emblematem, wszyscy śpiewają, są parady na otwarcie roku szkolnego, wszystkie szkoły, cała młodzież idzie idzie w przedszkole i tak dalej. Ja widzę ten tłum, parady są. Bardzo potrzebne, bo one dają człowiekowi taki impuls, prawda, tej wspólnoty, integracji, a jednocześnie anonimości, anonimowości, anonimości. a jeszcze parady przebierańców, prawda, idą na Halloween, idą, prawda, że każde święto ma swoje parady, ponieważ wtedy ulice żyją bez zadymy, bez nienawiści, bez agresji. Bo każdy ma swoje miejsce. Kto chce się modli w cerkwi, kto chce w kościele, kto chce w meczecie, kto chce w synagodze, kto chce w zborze ujechowych, a kto nie chce idzie tańczyć, tak jak ja na plac na przykład ten tutaj pod pacem kultury. Bardzo, bardzo Pani dziękuję za tę wizję takiej uśmiechniętej, paradnej, otwartej Warszawy, Warszawy dla wszystkich. Tak. Dziękuję bardzo Państwa i moim gościom. Dziękuję była bardzo. Życzę zdrowia. No i tutaj zdrowie to warto byłoby wesprzeć. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.